Królowe życia sprawiły, że pokochały ją tysiące widzów. Wystarczyło jedno zdjęcie, by internauci przypomnieli sobie o zagadkowej przeszłości gwiazdy. Przyniosły Dagmarze Kazimierskiej niezwykłą popularność i sympatię widzów. Niedawno gwiazda opublikowała w swoich mediach społecznościowych nowe zdjęcie. Fotografia od razu przypomniała internautom o burzliwej przeszłości kobiety, pod postem pojawiły się poważne oskarżenia. Sprawiły, że stałą się gwiazdą, za sobą ma jednak burzliwą przeszłość, to jedna z ulubionych bohaterek popularnego show stacji PT. Kobieta ujęła widzów swoim niezwykłym poczuciem humoru i ogromnym dystansem do życia, a fani z ogromną ciekawością śledzą nie tylko jej przygody w programie, ale również życie prywatne celebrytki. Niedawno gwiazda opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, które miało wyrazić poparcie dla kobiet, protestujących przeciwko projektowi zaostrzenia ustawy o aborcji, który trafił do Sejmu. Post kobiety wywołał jednak spore poruszenie wśród internautów, którzy przypomnieli sobie o burzliwej przeszłości celebrytki. Nie wszyscy wiedzą, że ma za sobą pobyt w więzieniu. Uważaj, komu ufasz. Nawet diabeł był kiedyś aniołem, napisała na swojej fotografii. Dagmara z Królowych Życia ma za sobą pobyt w więzieniu. Królowa Życia została prawomocnie skazana za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. Nigdy nie ukrywała swojej przeszłości, ale nie lubi do niej wracać. Pod jej zdjęciem wyrażającym poparcie dla kobiet rozpętała się burza i pojawiły się poważne oskarżenia. Pani na ten temat nie powinna się wypowiadać. Ile kobiet cierpiało przez panią, jak były zmuszane do seksu i sprzedawane? Napisała jedna z internautek. Dagmara nie czekała długo i ostro zareagowała na krytykę. Ostrzegła, że może wyciągnąć konsekwencje prawne w stosunku do osób, które zniesławiają ją w internecie. Proszę uważać, co pani pisze. Bo nigdy nie zostałam skazana za handel żywym towarem. Oby za powielanie śmieci krążących o mnie w internecie nie zasiadła sama pani na ławie sądowej za publiczne oczernianie, odpowiedziała na zarzuty Kazimierska.